Właśnie wyobrażam sobie zawsze wtedy, jak narzekam na to, że tyle rzeczy mam i tyle na głowie, to mi każe mój psycholog mówić, że no stary, ale pomyśl sobie, że nie masz co do garnka włożyć, na bezrobociu, nie masz w ogóle żadnych pomysłów na siebie. No i w sumie wtedy twierdzę, że jednak wolę mieć tak dojebany grafik i nie mieć czasu dla siebie. Dzień dobry, siemanko, cześć. Zaczęliśmy wywiad przed włączeniem kamery, dlatego nie wiecie pewnie, o co chodzi. Jest z nami najlepsza polska dziennikarka, jestem ja, Arkadiusz Tańcula. Teraz moja powinność. Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa Fame MMA 10. Ze mną Arkadiusz Tańcula. Cześć, Arku, cześć, Manko, jeszcze raz. Cię. Przed chwileczką mówiłeś właśnie, zanim kamera się włączyła. Ale trochę niefartownie, bo jestem już po 65 wywiadach, już tak się rozgadałem, że mi się nie chce gadać. A no wiem. Czy powiedzmy na początku, bo najbardziej lubię do ciebie przychodzić, bo przynajmniej nie gadamy. Może mnie nie będziesz pytać o to wszystko. O, to właśnie. O to samo. No, przed chwileczką, ale musisz, no wiadomo, że musisz, bo to są dymy. Przed chwileczką mi mówiłeś, że już chciałbyś żyć spokojnie, tak. Masz dość tego wszystkiego i tych dzbanów. Dzbany, czyli kto? Dzbany to są takie naczynia puste w środku, które jak nie uderzysz, to brzęczą aż z tej pustki. Nie pytałam się co, tylko kto? A to nie, to już sobie dopowiedzcie sami. Ja tutaj żadnych tych, bo za chwilę zostanę znowu pozwany o pomówienie, już jeden pozew mi przyszedł, więc... A nie, to nie jest pozew, w ogóle pozew? Nie jest pozew. To jest przedsądowne wezwanie do polubownego, kurwa, rozwiązania, konfliktu, ble, ble, ble. Wpłacę im 560 koła, to zapominałem o sprawie, ale o jakiejś sprawie w ogóle. Mm-hmm. Wiesz, co on mi w ogóle dzisiaj powiedział przed wejściem, że będę go to cytuję jego słowa, żeby to nie było, że jakiś rasizm, że będę jego murzynem i będę do końca życia go utrzymywał. Tak mi powiedział dzisiaj przed konferencją. Aha. To jest chyba pierdolnięty. Za 560 tysięcy to długo, no nie wiem, no chyba, że rzeczywiście oszczędnie będą żyć, to może pożyje. Czyli to nie pójdzie na cele charytatywne? No nie wiem, muszę dobrze, że to w ogóle teraz mi to... Oni tu mówili o celach charytatywnych? Pierdolił na wizji o celach charytatywnych, a przed wejściem... Wiedziałeś, że troszkę czasami bystra bywam. To był taki błysk inteligencji. I tak, przebłysk inteligencji. A tutaj przy wszystkich, kurwa, przy kamerach, że to na cele charytatywne, a tam wcześniej, że ja go będę utrzymywał, że kurwa nie będzie już robił do końca, że tak mi mówił i mamy to nagrane wszystko. Zapraszam na mój kanał, tam będzie ten materiał wszystko rzucony przy okazji. Bo wiesz, że zaczynałem YouTube'y. Zainspirowałeś mnie do tego, żeby zacząć YouTube'y. I od 4 miesięcy mam kanał, mam już 75 tysięcy, marzy mi się 100, więc żeby mieć ten taki przycisk srebrny. Macie ten srebrny przycisk jeszcze nie? A co to za srebrny przycisk? Za 100 tysięcy subskrypcji masz taki srebrny przycisk ci przycisk. A to nie, jeszcze chyba nie mamy. A nie wiem, nie wiem, to techniczne rzeczy to Adam. To ja rozmawiam z ludźmi, ja kocham ludzi, uwielbiam pytać. A się. Ludzie kochają ciebie i dlatego to się wszystko udaje. Tak. Powiedz mi, Arku, muszę zapytać o wasz konflikt. Jak to się wszystko zaczęło? Może zacznę od tego, bo rozmawiałam też z Mateuszem o tej imprezie całej nieszczęsnej. No. Leżał na ziemi, nie pomogłeś mu, kumpel? Mnie tam już nie było. Słuchaj, to była taka historia. Kurde, ale to jest w genezie konfliktu, w moim kawałku opisane, śpiewam o tym, bo już ciągle mnie wszyscy o to pytają, już mi się odechciało powtarzać. No ale jeszcze raz, skoro mnie zapytałaś, to ci odpowiem. To wyglądało tak. Mateusz się opił jak zwykle, zawsze się opija. Zresztą to mówię, mam tam po tej aferze u Najmana na afterparty, dlatego też do niego dzwoniłem, też się opił, bo on się zawsze opija. To zawsze się taka sytuacja dzieje. No i podbił do mnie ochroniarz. Ochroniarzem wtedy był, jednym z ochroniarzy był Dominik Zadora. Wtedy jeszcze nie byliśmy kumplami, znałem go, kojarzyłem go, on mnie też znał i po prostu podbił do mnie: słuchaj, Arek, twój kolega już jest tak najebany, tu zaczyna obmacywać hostesy, bo wtedy był taki pokaz mody też, bo to był afterparty po KSW. Weź go stąd, albo go wyjebiemy. No ja do niego podchodzę: Mateusz, słuchaj, idziemy stąd, bo tu odpierdalać jazdy, zaraz nas ochrona wyjebie. Tu już do mnie mówił ten Dominik, jeden z ochroniarzy. On: co ty, wiesz, popchnął mnie, spierdalaj ode mnie, nie jesteś moim ojcem, coś tam. Mówię: dobra, Mateusz, to ja stąd idę, zostawiam cię tutaj na pewno, tak? Ja idę do Maniany, jak coś, to tam przyjdź. I tyle, i poszedłem. No i później tak się wydarzyło, zresztą to wyjaśniliśmy na live, jeszcze o tym można też zobaczyć gdzieś tam. Dodzwonili, Dominik zadzwonił do tego kolegi, z którym był na bramce i on dokładnie opowiedział całą historię, jak to wyglądało. Że tam coś sapał, dostał gazem, dostał gonga i został wyrzucony i pływał. I po prostu ludzie nagrali, bo nie widzieli jeszcze takiego bydła, więc to jest normalne. Ciebie tam nie było. Mnie tam nie było absolutnie, kurwa, nie ma takiej możliwości. Oni próbują mi to wcisnąć. W Manianie, moja droga. I robiłeś Manianę. Maniana, tak. No dobra. Tak. Chciałam jeszcze zapytać o bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o poruszenie rodziny. Włączenie do całej afery, do całej historii rodziny. Jak się poczułeś, jak powiedziano... W tej zapowiedzi walki, jak tam... Słuchajcie, jak powiedziano, że twoja rodzina nie jest... inteligentna. Po studiach, tak. Nie słuchajcie, jest no inaczej. No.
że nie rozumiem, ale znaczy, jak ty się poczułeś? To jest ogólnie mega słabe, bo widzisz, on nie ma żadnych argumentów na mnie i zaczyna szukać jakiś kurwa, już naprawdę szuka wszystkiego, nie? To jest takie trochę dziecinne, bo moi rodzice są lepsi od twoich rodziców. A dlaczego jego rodzice są lepsi? Bo co? Bo kurwa, moi nie mają matury? A co w tym? Nie rozumiem. To, ale przecież to nie mój stary skacze w salonie na skakance, a matka się drze, kurwa, jedziesz z tą kurwą. Mhm. I to są rodzina inteligentna, kurwa, ale inteligentna. Skąd wiedzieli, że ktoś nie ma, że twoi rodzice nie mają matury, albo że mama nie ma... Słuchaj, no, byliśmy przyjaciółmi, tak? To troszeczkę wiesz przecież o wszystkim, więc... No, ale ja nie rozumiem w ogóle, o co w tym chodzi, w czym jest problem. Kurwa, moi rodzice nie mają matury, okej, ale ja wyszedłem na ludzi, wychowali mnie na ludzi, ja skończyłem studia wyższe, skończyłem AGH, nie żebym się teraz popisywał, ale Mateusz to skończył, nie skończył żadnych studiów, kurwa. Jest, kurwa, dzbanem, który może jedynie pływać po chodniku we Wrocławiu i do tego się nadaje i tak skończy, no. Nie rozumiem, co mają do tego rodzice. Nieważne, skąd pochodzisz, ważne, dokąd idziesz, gdzie zaszłeś. Kurwa, ja wszystko, co osiągnąłem sam, zapierdalam ciężko jak na to, kurwa. Jak traktujesz ludzi? Zresztą ja mam, ilu mam ludzi przy sobie? Mam takich naprawdę dobrych przyjaciół, to mam 7, teraz jeszcze się pojawił Piotr Szczeliga, z którym się znam 4 lata. Z wszystkimi się znam wiele lat, a on nie ma żadnego przyjaciela. Mateusz, to jest samo, popatrzcie ludzie, no kurwa. Czy on ma jakiś przyjaciół? Nie ma żadnego, ma tylko ojca. A jak ja się z nim przyjaźniłem, to kurwa, ojciec do mnie, numer wydzwania do mnie, tak jakby był zazdrosny w ogóle o to. Jego ojciec jest to po prostu toksyczny ojciec, idealny przykład, kurwa, książkowy toksycznego ojca. Mhm. A jeżeli wracając do szkoły, to patrząc na historię, Einstein nie miał szkoły. Słuchaj, no, a kim był? No, wszyscy wiemy, no chyba. Właśnie, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Słuchajcie, no kurwa, no nie, co nie wiem, to w ogóle dla mnie to było dno poruszania tego tematu. Zresztą w komentarzach chyba ani jednego pozytywnego ale komentarza. Ale jak się czułeś? Jak... Nie, no to było bardzo słabe. To mi naprawdę, bardzo, bardzo słabe. Kurwa, no jak się czułem? Wkurwiłem się, co mam ci powiedzieć. A twoi rodzice wiedzą o całym konflikcie? Tak, no ja staram się ich w to nie mieszać, no ale wiesz, no trudno, żeby się nie da się. No i jak oni reagują? Jak rodzice reagują? Kurczę, no nie wiem, nie pytam, nie robiłem z nim wywiadu, jak reagują. Myślę, a rozmawiacie w domu? Kurczę, no z ojcem się widziałem przez wczoraj, to on, wiesz, no chce, żebym, wiadomo, kibicuje mi, żebym wpierdolił mu, ale to ja nie ruszam w ogóle, po co my rozmawiamy o rodzicach? Kobiety, proszę cię, kurwa mać. No dobra, moi rodzice są mega w porządku, są mega normalnymi ludźmi, co mieszkamy na wsi, kurwa, jesteśmy prostymi, to i co z tego, kurwa mać, ja nie rozumiem, co jest, co w tym, co, o co chodzi? A gdzie mieszkacie? W Tomaszkowicach pod Wieliczką. Znaczy ja nie mieszkam, już tam, ja tam się wyprowadziłem sam. Tak, ale może kiedyś zamieszkam tam jeszcze. Mam taką działeczkę, tam mało, może sobie tam coś wybuduję. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego konfliktu z tatem. Gdzie jest cały czas tutaj tata Murański? Jaką rolę odgrywa? No on odgrywa tutaj głównego prowodera i szponciciela i to tak naprawdę spełnia swoje niespełnione marzenia. Próbuje wybić się na synu. No kurwa, wiedział, że ja z nim się nie będę bić, więc to syna ubrał po prostu cały ten konflikt. A teraz cały czas on próbuje tak zrobić, żeby był większy konflikt mój z nim i żebym ja w końcu tą walkę wziął. Ale ja tej walki nie wezmę, nie zrobię mu takiej przyjemności nigdy. A gdyby mnie federacja zmusiła do tego, no to no nie zmusi mnie, bo oni są w porządku, nie ma takiej możliwości nawet. Mhm. Powiedz mi jeszcze, do konfliktu dołączył również reżyser Asymetrii. Jak to się stało? No tak to się stało, że kurczę, w ogóle to było trochę śmieszne, bo do którego wplątałem w to, jakby na to nie patrzeć, bo w moim disie to nie jest tyle, to nie można tego nazwać, że to jest dis. To był po prostu taki kubeł zimnej wody dla przyjaciela, żeby odciął pępowinę i tak dalej, ale dowiedziałem się gdzieś, że pan Jacek, który uważa się za mega aktora i tak dalej, grał w tym filmie i od wspólnych znajomych, którzy też grali w tej Asymetrii i powiedzieli mi, że zostały wycięte wszystkie sceny z nim. Ja mówię, o, fajny taki, żeby wbić szpileczkę i sobie tą szpileczkę wbiłem. I tyle. I ja tam wspomniałem, o, słyszałeś ten kawałek, tak? I za chwilę oczywiście pan Jacek, on nie jest na tyle kreatywny, żeby napisać piosenkę czy coś nagrać, bo to jest zwykłym, prostym postem, pocisnął całemu temu filmu, czy filmowi, czy jak to się mówi, filmowi, pocisnął całemu filmowi, pocisnął Konradowi, reżyserowi, no i to było mega słabe, no bo słuchaj, to, że gościu mu dał szansę w filmie, nie sprawdził się, był za słaby, wycięli go, okej, ale siedzę cicho, chciał mu dać szansę, naprawdę, a ten go zmieszał z błotem. Konrad bardzo długo nic nie odpowiedział, ale w końcu ludzie go po prostu zmusili, a jak się odpalił, no to się tak odpalił, że szkoda. To już się rozkręci. I ja się w ogóle z nim nie umawiałem, nie ma takiej możliwości, nikt mi w to nie mieszałem, ja do tego nie mam nic, ani do słów Konrada. Jeżeli Konrad, myślę, wydaje mi się, że jest na tyle kumatym gościem, że w życiu nie rzucałby żadnych takich bezpodstawnych zarzutów, bo to są jeszcze poważne rzeczy, które on rzuca, więc mam nadzieję i wierzę w to, że ma na to jakieś dowody. Zresztą
To nie moja broszka ogólnie, no nie? To porozmawiajmy o treningach może. Trening już zakończyłem, przygotowania do walki zakończone, teraz tylko regeneracja, jeden trening dziennie, 20-25 minut, a do tego fizjo, kryokomora, komora hiperbaryczna i odpoczynek, nawodnienie, witaminki. Powiedz mi, jak się skończy walka, mam nadzieję, że wygrasz, bo oczywiście ci kibicuję. Tym razem mi kibicujesz, nie to co poprzednio. Tym razem. Skurczybyku. No wiesz, że zawsze jestem za kolego, no a tak, że już jesteś no moim tak. dobrym kolegą, to teraz kibicuję. Będziesz mi kibicować, tak? I na ewentualny rewanż z Pawłem Tyborskim, kiedyś... to komu byś kibicowała teraz? Kurczę. Aha, wtedy już byś nie mogła kibicować, nie? To wtedy bym nie przyszła w ogóle ani na konferencję. O, ani trzymam za słowo w takim razie. Nie, no nie, bo bez ciebie konferencja to będzie nudy. Okej, to czyli treningi są. Powiedz mi właśnie, jak wygrasz tę walkę. Wygrasz. To co robisz? Odpalasz wrotki? Muszę jechać na wakacje. Nie byłem od 3 lat na wakacjach, bo cały czas tylko zapierdalam, więc chociaż na ten tydzień, bo na więcej nie mogę, bo mam dużo projektów odpalonych. No i kolejna walka we wrześniu, więc zaraz powrót do kolejnych przygotowań. Czyli impreza delikatna tylko. Delikatna tylko, tak. Ale wiesz co, te wakacje to... Bo ja zawsze jedziemy na jakieś wakacje, nie wiem, czy tam Meksyk, czy Tajlandia, że jeździliśmy, zwiedzaliśmy, w ogóle nie odpoczywam. Nie, teraz jakieś byle jakie, kurwa, najtańsze wakacje, ale all inclusive, leżę przez tydzień, nic kompletnie nie robię, piję tylko drinki, wpierdalam lody i pryncypałki. I to też. Arku, słuchaj, jedziesz na wakacje, a tutaj w samolocie siedzenie obok rodzina Murańskich. A ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak było, bo oni to po prostu beze mnie, ich życie beze mnie straciłoby sens. Tak, to jest tak jak wiesz, jak Gargamel bez Smurfów, kurwa, nie istnieje. No to jest mniej więcej tak samo, więc ten konflikt raczej się... Znaczy ja się obawiam właśnie tego, że on się nie skończy jeszcze, bo jeszcze będziemy się sądzić. To będzie tak, że po prostu... W sumie nawet podobny trochę do Gargamela jest pan Jacek, no tak. Gdzie nie spojrzysz, to... A jestem ten Smurf osiłek. No. Nie, żeby Maruda, nie chcę, nie Maruda, lubię. Nie, ja lubię wszystkich. Tak, na pewno? Tak. Znaczy, kurwa, dużo narzekam, to prawda, ale pracuję nad tym psychologiem, żeby mniej narzekać. To ja zostanę twoim psychologiem i nauczę cię bardzo szybko, jak nie narzekać. No to na przykład powiedz, da radę jakiś sekret, jak to zrobić, żeby nie narzekać, bo kurwa, u mnie to jest tym narzekaniem ciągle... Nie zdradzę, bo sekrety to są takie poza kamerą, to po kamerą, wiesz? Dobrze. Arku, życzę ci, żeby walka była... się zakończy, był się ten spokój, tego mi żyć. I żeby miał wreszcie spokój na głowie, bo kurwa, ja teraz kobieto codziennie się budzę i się zastanawiam, kurwa, boję się włączyć telefon, co tam, kurwa, znowu będzie, co te dzbany odjebały. Naprawdę? Tak A mam. A śpisz w ogóle? Tak, nie, no śpię, ja mam ten, CBD moje, tak, zażywam i śpię jak zabity, zapraszam canfarm.pl lub greenstuff.pl, bo greenstuff to sklep detaliczny, a canfarm hurtowy. Mhm. Zapraszam do używania olejków, bo słyszałam, że są bardzo dobre, działają. Przyniosę ci następnym razem na galę, dostaniesz prezent. Dziękuję bardzo, dziękuję. A ci życzę, żeby ten konflikt się zakończył i mam nadzieję, że jeszcze będziecie kiedyś kumplami i będziecie mogli sobie rozmawiać. No, musiałby odciąć pępowinę, on tego nie zrobi, on jest tak zafascynowany ojcem, że to jest straszne. Kurde, że ja tego wcześniej, ja to widziałem wcześniej, bo on tak strasznie się jarał tym tatą, opowiada, jaki to jego tata nie jest zajebisty, kurwa, i w ogóle. Myślę, że to jest tak zwichrowana psychika, że tutaj psycholog albo nawet psychiatra będzie potrzebny, żeby uwolnić się od tego toksycznego ojca. Życzę ci wszystkiego dobrego i widzimy się już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.